Państwu w ciągu tej godziny mniej więcej opowiedzieć o poziomach sterowania transakcji. Tak? Czyli temat wydaje się taki dość mało interesujący, prawda? Nawiązujący do standardów ANSI. Wygląda to mniej więcej tak, że poznając jakieś zagadnienie, przyjmujemy wiele rzeczy na wiarę. Im głębiej, prawda, im dłużej podajemy, żeby zweryfikować te nasze poglądy na naszą sprawę, ale tak czy inaczej w którymś momencie się zatrzymujemy. Na przykład zatrzymujemy się na przeczytaniu standardu ANSI dotyczącego języka SQL. Taka lektura w nocy jak do kontu w RFC. Jeżeli chodzi o wciągające, to się interesujące tej lektury. Czyli sesja tak naprawdę będzie o tym, jak nie dać się zaskoczyć przez to, w co wierzyliśmy, że zawsze działa w jakiś sposób. Tak? Mamy pewne ugruntowane przekonania, które w 99% przypadków okazują się słuszne i potem trafia się ten jeden przypadek na 100, kiedy to działa inaczej niż się spodziewaliśmy i szukamy błędu wszędzie, z wyjątkiem tego elementu czy obszaru, który wierzymy, że znamy bardzo dobrze. W końcu przeczytaliśmy standard na przykład, tak? Albo online, albo inną dokumentację. Czyli czym różni się definicja czy standard języka SQL dotyczący poziomu zrobienia transakcji od tego, czego możemy się spodziewać po serwerze SQL 2005-2008. Ja będę używał do pokazu serwera SQL 2008. Damian mnie już przedstawił. Znaczy ja nie przeczytałem tego, bo zająłby większą część sesji. Gdybym zaczął wymieniać książkę. Ważne, w każdym razie ważne jest, o czym muszę wspomnieć, bo koledzy nasze mi nie pozwolili, prawda, wrócić do domu, to mam bardzo świeżą książkę. Tak świeżą, że koledzy w odorze, Damian i Paweł, jeszcze jej nawet nie widzieli na oczy. Znaczy, przed chwilą mi pokazałem. Tylko ja dostałem, przywiozłem dwa takie egzemplarze. Jeden już został rozdany, a drugi plus książka, którą mam do rozdania. Pierwsza, tak. Trzema nawet. Plus koszulka. Plus plecak, do którego to wszystko włożę. To będzie jedyna i główna nagroda w quizie, który mam nadzieję zdążę na końcu sesji. Dobrze? Poczekam. Świetnie. No to w ten sposób już wiem, że Państwo nie wyjdą przed końcem sesji. I o czym będę mówił? O quizie na końcu. Najpierw. Tematem wprowadzenia, wydaje mi się, że potrzebnego, standard ANSI i to dokładnie dwa slajdy i jedna demonstracja, jak on definiuje poziom izolowania transakcji. Czyli proszę, jeżeli ktoś z Państwa to doskonale zna, to proszę te parę minut ze mną tutaj przesiedzieć i poczekać. Potem zaczynamy się już przeglądać temu, jak to, czym się różni standard od tego, co zobaczymy w rzeczywistości. Najpierw na poziomie read and committed. Czyli na takim poziomie, na którym bardzo często jest wybierany, na przykład używając dyrektywy no log, tak? Po to, żeby. No po co? Po to, żeby rozwiązać problemy z blokadami, prawda? Bardziej intuicyjne podejście. Okazuje się, że. Przepraszam. To ma pewne dodatkowe konsekwencje używanie tej dyrektywy. Potem poziom izolowania transakcji, który doskonale znamy, bo jest poziomem domyślnym. Tak? I też okaże się, że czasami zapytania mogą działać inaczej niż się spodziewaliśmy na tym doskonale nazwanym poziomie. Wreszcie, jak już ktoś dba o spójność otrzymywanych wyników, no to przechodzi na wyższy poziom izolowania, tak? Gdzie nie powstają pewne błędy czy fenomeny i okazuje się, że nadal nie jest tak naprawdę do końca bezpieczny. No i wreszcie na samym końcu snapshot albo serializable, no tam już żadnych fenomenów czy błędów niespójności trudno znaleźć, no, nie występują. Stąd zobaczymy sobie, czym te dwa poziomy się od siebie różnią. Mówi się, że przełączamy bazę w snapshot i będziemy mieli tak, jakbyśmy byli serializowali, tylko że bez bloka. Nieprawda. No i na samym końcu zapowiadany quiz. Zaczynam od standardu. Jak Państwo doskonale wiedzą, jednym z elementów tego standardu jest zdefiniowanie transakcji. I takie transakcje ma cztery cechy. Nas najbardziej interesuje te i, no ale dla porządku. A, czyli transakcja musi być atomowa. Wszystko, musi działać to w trybie wszystko albo nic, tak? Albo wszystkie operacje wprowadzimy, albo żadną, to może być także częściowo. C, czyli musi być trwała.
Spójna, przepraszam. Spójna, czyli cokolwiek, obojętnie, czy wprowadzimy transakcję, zatwierdzimy, czy ją wycofamy, na końcu baza musi być w spójnym stanie. Można, trzeba będzie móc dalej pracować. I zostawiam sobie na dłuższą rozmowę, bo to jest właśnie poziom izolowania. I D, czyli ta trwała, którą troszeczkę uprzedziłem. Jak ktoś, jak aplikacja kliencka dostanie potwierdzenie wykonania transakcji, to cokolwiek by się złego ze serwerem nie stało, jak on wróci do życia, to efekty tej transakcji mają być w bazie. Tak to mniej więcej wygląda. No i problem pojawia się głównie przy poziomie izolowania. Jak w ogóle izolować takie byty, czy takie obiekty jak transakcje od siebie? I jak mierzyć taki poziom izolowania? Czy taka izolacja wystarcza? Czy potrzebny jest tyle izolacji? No właśnie. W standardzie próbowano rozwiązać ten problem, definiując poziom izolowania za pomocą niekorzystnych fenomenów, które mogą się pojawić. I mamy coś takiego jak brudny odczyt. Czym jest, za chwilę zobaczymy. No ale generalnie na domyślnym poziomie ten brudny odczyt nie powinien występować. Mamy niepowtarzalny odczyt, czyli ten repeatable read, tak? Czytamy dwa razy, mamy to w ramach tej samej transakcji i otrzymujemy inne wyniki, chociaż odczytywaliśmy te same dane. I wreszcie mamy odczyty widma, czyli pojawiły nam się znikąd dane, których wcześniej nie było. Standard jest bardzo niejasny w tym zakresie i to właściwie wszystko, co mówiłem na temat poziomu izolowania, pomagając sobie dodatkowo dwoma terminami, czy dwoma pojęciami związanymi już nie z odczytem, a z modyfikowaniem danych. I mówi, że może pojawiać się utrata aktualizacji, a utrata aktualizacji to jest coś innego niż brudny zapis. Brudny zapis to jest taka sytuacja, że ja modyfikuję swoją pensję, a ktoś mnie usuwa z bazy danych w tym samym czasie, prawda? Utrata aktualizacji to jest coś takiego, że ja biorę jakieś dane, przeliczam je i chciałbym teraz na podstawie wyniku otrzymanego wprowadzić jakieś zmiany do bazy, a ktoś robi to samo w tym samym czasie, tylko że jakoś inaczej je oblicza. Tak? I teraz oboje wprowadzamy te zmiany do bazy i oczywiście oboje te zmiany wprowadzić do bazy możemy. Zapowiadałem, że będą dwa slajdy na temat standardu, to już jest drugi. Czyli krótkie podsumowanie i demonstracja. Fenomeny, które są numerowane, tak? Podrobioną czcionką są te, które są jawnie zdefiniowane w standardzie. To taką cięższą, bez podrobienia czcionka, to są pomocnicze terminy, takie jak brudny zapis i utrata aktualizacji. I cztery, myślę, doskonale nam znane poziomy izolowania transakcji, na których możemy pracować z fazą relacyjną, w tym SQL serwerem 2005-2008 i na którym poziomie, który fenomen może się pojawić. Zobaczmy to w praktyce i będziemy mogli przejść do drugiej części, prawie będziemy mogli przejść do drugiej części mojej sesji. No dobrze. W tym przypadku będziemy jeszcze pracowali z przykładową bazą danych AdventureWorks. To jest domyślny poziom izolowania transakcji, ale na wszelki wypadek go ustawimy. W ramach jakiejś jawnie rozpoczętej transakcji, tak, modyfikuję jakiś wiersz i teraz druga osoba, która chce go odczytać, następujące demo, prawda, odczytuje coś takiego. Czyli odczytała efekt tej mojej zmiany tutaj wprowadzonej, tak? Ponieważ używa innego poziomu izolowania transakcji, niższego, najniższego z możliwych. Teraz jak ja sobie tutaj rozmyślę się, to ta osoba zobaczyła dane, których tak naprawdę w bazie nigdy nie było, w myśl standardu. Tego się spodziewaliśmy, tak to powinno działać. Zobaczmy teraz dalej. Niepowtarzalny odczyt. Odczytuję jakąś nazwę jakiegoś produktu, departamentu. A druga osoba na domyślnym poziomie izolowania transakcji próbuje sobie tą nazwę zmienić. Te same dane. No, udało się. I teraz, jak sobie spróbuję, przepraszam, zrobić coś takiego, to odczytuję te zmienione dane. Dwa odczyty, ta sama transakcja, inne wyniki. Niepowtarzalny wynik. Tak jak to było w standardzie, więc nie mamy żadnych wątpliwości, że tak powinno być. Utrata aktualizacji. Odczytuję jakąś cenę jakiegoś produktu, tak? Wykonuję jakieś skomplikowane obliczenia,
na tej cenie, którą sobie odczytałem. Raportując odczytaną wartość i aktualną wartość, tak? Wszystko to robię w ramach transakcji. Tak to wygląda. A druga osoba robi to samo, tylko że z jakiegoś powodu zamiast, prawda, podwyższać cenę tego produktu, ona ją o 10% obniża. Tak to wygląda z jej perspektywy. Takie rzeczy widzi na przykład, nie wiem, menadżer w aplikacji klienckiej, tak? Takie wyniki widzi. No i teraz pora, jak już skończyliśmy te skomplikowane obliczenia, wprowadzić zmiany do bazy. Udało się. No i druga osoba wprowadza zmiany do bazy. Udało się. Dlaczego? Nie ma problemu. Znaczy, zależy oczywiście, jak zdefiniujemy problem. Bo jak teraz obliczymy to, co jest w bazie, no to ten sam produkt nie może mieć jednocześnie dwóch cen. Żaden z użytkowników się o tym nie dowiedział. Utraciliśmy aktualizację. Ale w standardzie jest napisane, że się może pojawiać. Na tabelce było, że występuje. Jasne. To teraz. Czym jest to widmo? Cały czas idziemy wyżej w tych poziomach izolowania transakcji. No to teraz jesteśmy na Table Read poziomie. Rozpoczynamy transakcję, odczytujemy informacje o produktach, które kosztują tyle, ile moglibyśmy wydać w tym momencie. A druga osoba w tym samym czasie przecenia jakiś produkt, tak? Przy czym ta cena jest w tym zakresie, który wcześniej wybrałem. To jak wrócę tutaj, przejdę to wyżej, wykonam jeszcze raz ten sam select. Niczym nie zmieniło, prawda? W ramach tej samej transakcji, a to zupełnie nowy wybór się pojawił. Nie było, jest. Odczyt widmo. Ale jak taka osoba tutaj próbuje zrobić coś takiego, no, to się nie da. Prawda? I teraz próbuje zabrać mi wiersz, który ja chciałbym odczytywać w trybie repeatable read, no i nie daje się. Wstawić nowy wiersz się dało, usunąć się nie daje. Czyli mam zagwarantowane, że jak raz widziałem jakiś wiersz, to do końca będę go widział. Świetnie. No oczywiście, jak zrobię tak, to tamten update się zakończy sukcesem. Tego już nie będzie się nawet pokazywać. No to na samym, bo zobaczmy, że w takim razie, czym się różnił, miałby się różnić poziom serializacji, który najłatwiej sobie wyobrazić w ten sposób, że każdy po kolei wykonuje operację, nigdy dwóch użytkowników naraz, od repeatable read. Znowu dostanę ten sam select. 10. Przewidujący problem. I tutaj pojawiło się to, o czym tam, prawda, Łukasz wcześniej wspominał. Nowy typ blokady, który normalnie by się, naszym się nie pojawił. Na innym poziomie izolowania transakcji się nie pojawia, czyli blokada zakresu. SQL zablokował cały zakres. A nie tylko istniejące już wiersze. Czyli teraz nawet nowy wiersz, to potencjalne widmo, nie może w ten zakres trafić. Nie trzeba do tego zablokować całej tabeli, wystarczy zablokować blokadę typu zakres, tak? Na kluczach albo na wierszach. Jasne. Czyli teraz ten sam update, tutaj przeprowadzony w drugiej sesji, musi czekać. Aż nie potwierdzę, nie zakończę czytania tych danych. Pierwszej sesji. Teraz tutaj się na update udał i dlatego tu chciałbym sobie na końcu posprzątać. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do tego, czym są te fenomeny, które są opisane w standardzie ANSI, jak one występują na różnych poziomach izolowania transakcji? Jasne. To tego się spodziewałem. Jeszcze tylko jedną rzecz muszę Państwu pokazać, bo przyda mi się w dalszych demonstracjach. Jest jeszcze coś takiego jak read committed snapshot, prawda? Czyli normalnie read committed, ale przez wersjonowanie, a nie przez blokady implementowane. Czyli to działa tak, że jak teraz w pierwszej bazie, czy jak sobie tam utworzymy jakąś tabelę i wypełnimy ją danymi i ktoś rozpocznie odczyt, tak? Przepraszam, update, a w drugiej sesji ktoś będzie odczytywał te dane, to zobaczy spójną wersję z momentu, tutaj nie ma tych x-ów, prawda? Spójną wersję z momentu przed rozpoczęcia transakcją.
pracuję teraz na własnej wersji danych, nie blokujemy się nawzajem. Blokujący nie odczytuje, nie blokuje zapisujących, a zapisujący nie blokuje odczytujących. Czy ta ostatnia króciutka kwestia dotycząca snapshotu? Proszę zwrócić uwagę, że tutaj się nic nie zmieniło, nie trzeba było nigdzie pisać snapshot, on, off, prawda? Click to ten snapshot, aplikacja kliencka jest niezmieniona, zmienił się tylko mechanizm. Efekty powinny być takie same. Wszystko jasne? Możemy przechodzić do części zasadniczej. Dobrze.
Nie tak. Nie mam informacji jeszcze. No to taki przypominające wiedzę przecież mam o tylko wczesnego slajdu. Więc tak. Ten problem dotyczy tylko drzew zrównoważonych B-tree. Teraz. Bo tylko one tworzą dwukierunkową listę, czyli jest alternatywny sposób nawigowania po obiektach, a nie przez index allocation bound. Po dodatku, jak zaktualizujemy te strony w B-tree, to może nastąpić split. Połowa danych idzie w jedno miejsce, połowa zostaje. Co próbowałem narysować górnodolnie wcześniej, prawda? Czyli porządek logiczny jest różny od porządku fizycznego. Tak jest tutaj na końcu. A więc, żeby SQL Server mógł zrealizował nasze żądanie, to może odczytać dane albo poprzez index scan, albo allocation scan. No i teraz, jeżeli to będzie index scan, to obojętnie co się działo z tymi danymi, gdzie one wędrowały, to ten fenomen się nie pojawi. Nawigujemy według tej listy dwukierunkowej, jak się tam zmieniają nam te odwołania, to po prostu nawigujemy wolniej. Natomiast jak jest nawigowanie po stronach index allocation map, to może być tak, że strona, którą już przeczytaliśmy, trafi na koniec, tam dokąd jeszcze nie dojechaliśmy, albo strona, której jeszcze nie przeczytaliśmy, wróci na początek. Tak? Jakieś wiersze czytamy dwa razy, albo kupimy. Wniosek? Tylko na poziomie read uncommitted, nie tylko na poziomie read uncommitted, ale na razie na poziomie read uncommitted SQL Server używa allocation order scan. Szybszy, jeżeli index jest sfragmentowany. Ale mogą się pojawić takie rzeczy, jak tutaj widzieliśmy. Tak? To może inny wniosek. Tabele do skartek indeksu są P. Są jakie? P. F. A, tak, tak, to prawda. To jest też jakiś wniosek, no i na to standardowa odpowiedź jest, ale indeks cluster ma wiele innych zalet. Zresztą to też jest prawda. Co jeszcze? Aha. Co można zrobić, żeby uniknąć tego problemu? No, nie używać dyrektywy na lock. Raczej się wiele osób nie zgodzi. Zablokować całą tabelę, tablokiem. Rozwiązuje problem z wieloma blokadami. Tylko niekoniecznie z konkurencyjnością, prawda? Z powierzchnością. Można przełączyć grupę w tryb read-only. Jakby przełączyć bazę w single user. O! I dlatego zostawiłem te trzy kropki i to single user wydaje się być też rozwiązać problem. Ale read-only byłby chyba lepszy. Read-only pozwala SQL-owi robić allocation order scan bezpiecznie, prawda? Read committed snapshot i potem on był pokazywany. Też rozwiąże ten problem. Wreszcie, get a block i własne blokady, tylko komu je będziemy honorowali, tylko nasza aplikacja. W sensie będziemy blokowali jakieś obiekty w bazie danych. Co jeszcze się na tym poziomie może pojawić? Może się pojawić błąd. Przez błąd rozumiem po prostu wycofanie, znaczy przerwanie transakcji. Patrzmy. Zakładamy sobie jedną tabelę, dwie wartości, tak? Drugą tabelę. Jak Państwo widzą, ta tabela to jest B-tree, to jest hit, tak? I teraz co robimy? Blokujemy sobie drugą tabelę na pierwszym wierszu. To jest właściwie wszystko, co jest tutaj robione. Nic więcej. Teraz druga osoba w naszej bazie danych będzie spróbowała sobie odczytać coś z pierwszej tabeli, tak? Ale tylko tam, gdzie pasują wiersze w drugiej tabeli. Jak to zostanie zrobione? No przez jakieś złączenie. Ważne w nested loops join jest to, że ten obiekt, który jest na górze, to jest obiekt zewnętrzny, ten obiekt, który to jest na dole, to jest obiekt wewnętrzny. I teraz działa to tak, że cały obiekt zewnętrzny, górny, tabela 1 jest przeskanowana, a potem jest wywoływany tyle razy, ile przyszło wierszy, obiekt wewnętrzny, tabela druga i dopasowywane są wiersze. Czyli to zostało już przeskanowane, próbujemy wziąć pierwszy wiersz stąd i czekamy. He? Zgadza się? Zgadza. No i używamy naszej dyrektywy do lock. Czekamy. W tym czasie ten użytkownik, który sobie tutaj rozpoczął transakcję, robi coś takiego. Co się stanie w tamtym okienku?
Ktoś z Państwa zobaczył na swoim produkcyjnym serwerze taki komunikat błędu? No chyba. No jak się używa NoLog? No właśnie, to było wątpliwe pytanie, kto używa NoLogów się teraz wszystko. No, to dało. Ja? Powinni tego zabronić. Okej. Okay. Co się wydarzyło? Sytuacja wyglądała tak. Nie blokujemy jednej tabeli, odczytujemy, czekamy na odczyt danych z drugiej tabeli, prawda? Mówimy o tym operatorze nested loop join, jak to tam wyglądało. W międzyczasie wiersz, który już odczytałem, teraz chciałem z czymś połączyć, ktoś mi skasował. Nie zabroniłem tego, włożyłem noloka. W końcu ktoś mnie dopuścił do drugiej tabeli, wziąłem ten wiersz i teraz się okazało, że już nie mam go z czym połączyć. Tak? No, tutaj wiadomo, że nic nowego nie wymyśliłem. Co możemy zrobić? Jest dokładnie to samo. Może z jedną uwagą, że już Państwo używają dyrektywy NoLog, czyli nie używają dyrektywy NoLog, to trzeba specjalnie obsłużyć błąd 601. Może podobnie do tego, jak obsługujemy błąd zakleszczenia, tak? Wygląda. No dobrze. To były... Zeszliśmy poniżej domyślnego poziomu. Powiedzmy na poziom domyślny. Domyślny poziom wzorowania charakteryzuje się tym, że odczytywane wiersze są blokowane. Najkrócej jak się da, czyli odczytamy i zdejmujemy blokadę. Tak? Co nam grozi na tym poziomie? Nie, to chciałem nam pewnie szkodzić. Znowu tabela przykładowa. Tym razem trzy wiersze. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rozpoczynamy transakcję i blokujemy sobie drugi wiersz. Tak? I stąd z poziomami na razie nie kombinowałem. Teraz druga, w ramach drugiej sesji ktoś próbuje odczytać. No wiadomo, odczytał pierwszy wiersz, zablokowało go na drugim. Trzeciego jeszcze nie zdążył przeczytać. No więc teraz ta tabela z mojej perspektywy wygląda tak. Z perspektywy użytkownika, który zrobił tego update'a, w trakcie z tego update'a. No i on robi coś takiego. Czyli co on robi w tym miejscu? To jest... A to jest primary key, czyli by default index, klucz indeksu zgrupowanego, tak? Przestawia, o dokładnie, przestawia wiersze, no. Taki jest efekt tego dwóch update'ów. Udało mu się. No i teraz dla niego ta tabela wygląda tak. Zgadza się? Jasne. No i teraz zatwierdza swoją transakcję. 5. Zatwierdził. Jeszcze jedną rzecz musimy tutaj. Zobaczmy na to, co jest w kolumnie C zdefiniowane. Wartości w kolumnie C, jak tak na to patrzymy i znamy klauzulę ograniczenia, tak, i standard, no to wartości w kolumnie C generalnie się nie powinny powtórzyć. Tak się wydaje. No to zobaczmy. A jednak się powtórzyły. Tak? Jesteśmy na domyślnym poziomie izolowania transakcji. Co się stało? Ktoś z Państwa chce... Przeczytałeś dwa razy ten sam wiersz. Przeczytałem dwa razy ten sam wiersz. Podsumowując to wszystko, co zdążyłem napisać na tym slajdzie. Bo teraz to wyglądało tak. Odczytaliśmy pierwszy wiersz, czekaliśmy na dostęp do drugiego, trzeciego jeszcze nie dotknęliśmy, czyli go nie zablokowaliśmy. Tak? Potem ten pierwszy wiersz trafił na koniec. Tak? A ten nieodczytany trafił na początek. W końcu nas puszczono dalej i udało nam się pierwszy wiersz odczytać dwa razy, a trzeciego wcale. Czyli na domyślnym poziomie izolowania transakcji tego typu kwestie dotyczące izolowanej, co to znaczy, nadal występują. No dobrze, to może zobaczmy, co jeszcze ciekawego oferuje nam poziom read committed. Nie mamy tutaj wersjonowania. No, przekonajmy się, czy nie uda się go osiągnąć innymi technikami. Tym razem mamy
tabelę z klientami. Mamy jednego klienta, tak? I tabelę z zamówieniami. I ten klient założył u nas dwa zamówienia. Nasz jedyny klient. Czyli na pewno ten sam. Ponieważ złożył u nas dwa zamówienia, to dajemy mu rabat. No normalny proces biznesowy, prawda? No to teraz zobaczmy, co w tym czasie widzi tam supervisor, czy menadżer, czy inna osoba analizująca stany tam budżetowe, czy finansowe firmy. Ona chciałaby zobaczyć, prawda, informacje o zamówieniach w klientach. No i już mniej więcej wiemy, jak działają operatory, tak? Czyli już nie wracamy do wyjaśnienia mechanizmu tutaj, jak ta operacja zostanie wykonana. Jak teraz spróbujemy ją uruchomić, to oczywiście czekamy, tak? Oprócz tego, że zaktualizowaliśmy, że daliśmy mu rabat, to tak naprawdę okazuje się, że daliśmy mu rabat, bo on zmienił nazwisko. Taka transakcja, nie? Zmienię. Jak klient. No to kończymy tą naszą operację, tak? Zmieniamy mu nazwisko. I co? No i skoro skończyliśmy operację, zatwierdzamy ją. Co zobaczymy, co zobaczył, co zobaczyła ta osoba analizująca w międzyczasie dane? Coś takiego. Co jest nie tak z tym wynikiem? No, order ID jest w porządku, customer ID też jest w porządku, tak? Ale nazwisko? Zobaczyliśmy dwie wersje tego samego rekordu, tego samego wiersza, a jesteśmy na domyślnym poziomie zrobienia transakcji. Otóż to. Czyli dlaczego operator loop join znowu wydziałał tak jak działał, zewnętrzną tabelę przeskanował, teraz czekamy dostęp do wiersza tamtej tabeli. No ale że ten też się zmienił, bo to odczytał ten sam. To nie jest tylko loop join. Żeby to sobie zobaczyć, wróćmy do naszego demo. Ok. Jeszcze jedna tabela. Tym razem indeksujemy wszystkie kolumny tej tabeli. I w dodatku mamy kolejne zawężenie, że B ma być zawsze takie same jak C. Wiemy już, że ograniczeniom można ufać. Jak jest napisane unique, to na pewno ich wyniki będą unique. No to wstawiamy sobie tą wiersze i robimy taką operację, po to tylko, żeby zablokować drugi wiersz tej tabeli. Tak? I jednocześnie ostatni wiersz tej tabeli. Teraz druga osoba wykonuje taką operację. Tym razem jest hash match join i znowu to działa troszeczkę inaczej. To działa tak, że to, co jest na górze, tę tabelę czy indeks, szczytujemy, budujemy dla niej, wywołujemy dla niej funkcję mieszania, funkcję haszującą i zapisujemy sobie te, nie wiem, wiaderka, bukieciki. Pokażemy się wyniki tej funkcji, przedziały, prawda? Wartości. A potem skanujemy po kolei wiersz po wierszu z tego drugiego obiektu, wyliczamy do niego tą samą funkcję haszującą. Jak jest ten sam wynik, to wiadomo, w którym przedziale, w którym bukieciku, czy w którym wiaderku szukać klucza, który pasuje. Bo jak są różne, no to wiadomo, że już klucz też nie będzie pasował. Tak się to zakłada. No to teraz ta osoba odczytuje sobie te dwie tabele. Jest to jedną tabelę z indeksami, przepraszam. A druga osoba robi coś takiego. Tak? Czyli modyfikuje dane w tych indeksach, które tam były używane w zapytaniu. I potwierdza swoją transakcję. I jak teraz popatrzymy tutaj. To nie chcieliśmy popatrzeć. To widzimy coś takiego. Drugi wiersz jest w porządku, nie? Ale pierwszy? Przecież B miało się równać C. Co się stało? Oszukał. Czyli hash match. Wziął i wyliczył wartości mieszania dla wszystkich wierszy jednego indeksu, potem wziął sobie wiersz z drugiego indeksu i dla niego też policzył wartość mieszania, ale w międzyczasie tamta wartość, którą już odczytał, bo się zmieniła. No i trafił do wyniku zmodyfikowany wiersz.
co możemy robić, tylko widząc naprzód, wyższe poziomy izolowania transakcji. Ja miałem 15 minut, ale ja zacząłem troszeczkę później. Znaczy, bo zapytam tak, chcą Państwo, żeby był quiz, czy żeby nie było quiz? Okej. Okay. Skoro takie rzeczy dzieją się na poziomie read commit, to jak to jest, że jak ludzie modyfikują dane, to na przykład nie trafia się taki efekt, że ten sam wiersz, rekord, ten sam instrukcja update dotknie kilkukrotnie i zmieni kilka razy. Jedną demonstrację pominę następną, ale tą chciałbym Państwu pokazać. Sprawdźmy. Mamy tabelę, jedną i drugą. I teraz blokujemy sobie wiersz w tabeli. Tak? Standardowa technika już kilka razy przeze mnie używana. Blokujemy sobie wiersz. A w tym czasie drugi użytkownik. Speed 51. Robi update. Jak popatrzymy na ten update, to tutaj znowu pojawi się nasz znajomy na studiu join, prawda? F5, no i oczywiście czekamy. Znowu to z tego samego powodu. Ale jak teraz popatrzymy, co zostało zablokowane, 51 to było, prawda? Jak zobaczymy, co zostało zablokowane, to okaże się, że zablokowany jest, znaczy, że czekamy na dostęp do jednego klucza. Nic więcej. Tego się spodziewaliśmy. Modyfikujemy jeden wiersz, chcielibyśmy, żeby blokada była na jednym kluczu. To teraz zróbmy jedną rzecz inaczej. Bardzo podobny update, ale teraz chciałbym zmieniać kolumnę klucza podstawowego, czyli klucz indeksu zgrupowanego. Ta zmiana może spowodować, że wiersze będą zmieniać swoją lokalizację. F5, oczywiście czekamy. I jak teraz popatrzymy na to, co zostało zablokowane, to oprócz tego jednego, który czeka, okazało się, że SQL Server zablokował nam pozostałe klucze tej tabeli. Tak? Sam to zrobił. Wcześniej tego nie zrobił, teraz zrobił. Dlaczego? Żeby uniknąć takiej sytuacji, że jak na przykład jakaś osoba dostaje podwyżkę, a klucze indeksu z reguły są w porządku rosnącym poukładane, tak? Na przykład dostajemy podwyżkę o 10%, wiersz nasz trafia do początku, update leci dalej, znowu nas znajduje, znowu dostajemy 10% podwyżki, lecimy dalej, znajduje nas, 10% podwyżki, znajduje nas i właściwie jesteśmy już ustawieni, tak? Czyli mamy ochronę przed tego typu zjawiskami wbudowaną. To sobie pominiemy. To jest bardziej na temat blokad, które zostały zakładane, ale o tym mówił Łukasz. Czyli tak, idziemy wyżej. Repeatable read. Chcielibyśmy mieć pewność, że odczytamy. Że odczytamy te same wiersze w ramach transakcji, zawsze. Te same dane. Czyli od teraz, jak odczytujemy dane, to blokada nie jest zdejmowana natychmiast po tym, jak odczytaliśmy, ale czeka, aż skończymy całą transakcję. Niekoniecznie te same wiersze, tak? Te same dane. Te same dane. Te same dane. Tak. Próbowałem się powtórzyć, ale jak widzę, wychwyciłeś. Tak. Te same dane. Czyli jedna przedostatnia demonstracja. Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało z tą tabelą. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I blokujemy wiersz drugi, środkowy. Teraz odczytujemy coś z tej naszej... Przepraszam. Odczytujemy coś z tej dane. Tak? O! Naucznie. No spróbuję. Mało szlagów prowadzący zrobił. Słucham? Prowadzący tam nawet za mało szlagów zrobił. Za mało slajdów zrobił. No dziękuję. Dobrze, czyli tam próbujemy odczytać te dane w trybie repeatable read. Tak? A teraz robimy coś takiego, że znowu przesuwamy wiersze. I zatwierdzamy to. Pamiętają Państwo, 1, 2, 3, tak? Tak to wyglądało. I popatrzymy na to, co się tutaj zostało. Jak
na powtarzalność odczytów do jednego wiersza brakuje, prawda? Z czego to wynika? Z tego, że wiersze, których jeszcze nie odczytałem, nie są dla mnie z wyprzedzeniem blokowane. Tak? Miałem od tyłu, zablokowali mnie na drugim, czy czego jeszcze nie dotknąłem, to nie blokowałem. Zdążą, więc że się znikł. Ok. I ostatnia demonstracja i faktycznie wygodnie tym chudą, może się uda rozwiązać nasz quiz. Seria table a snapshot. Oba mają zagwarantować, że żaden z fenomenów opisywanych w standardzie SQL ANSI się nie pojawi. Tylko robią to na różne sposoby. Albo blokują obiekt na czas trwania transakcji, ale nie tylko te dane, które już tam są, ale również te, które się mogą pojawić. Czyli pozbywamy się odczytów widm, prawda? Przez blokadę zasięgu, range. Albo robimy migawkę. Wersjonujemy sobie to wszystko w bazie DB i ta transakcja będzie do momentu zakończenia transakcji pracowała ze swoją własną, prywatną kopią danych. No to w takim razie czym to się różni? Z perspektywy o której mówimy, wizerowania transakcji. Otóż to różni się dość istotnie. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy tam kostki do gry i kostki do gry generalnie są białe albo czarne, prawda? Albo kabyczki. I teraz wykonujemy taką operację, czyli obracamy te nasze pionki. Tak? Jak coś było białe, to będzie czarne, jak było czarne, to będzie białe. Fascynująca sytuacja. Tu jesteś? Co? No nie. Nie wiem, jak i to samo robi inna osoba, bo też gra w tą grę. Tak? No to my też, prawda, zakończyliśmy swoją sesję. COVID. I teraz co jest? Jak to jest teraz? Białe jest białe. Wszystko jest. Albo białe, albo czarne. Nie ma innej możliwości. To było serializm, tak? Każdy dotykał tego po kolei. No to albo wszystko będzie białe, albo wszystko będzie czarne. Trzeciej opcji nie ma. To teraz to samo, ale snapshot isolation level. Ta sama gra. Znowu zamieniamy białe na czarne. I druga osoba też na tym samym poziomie zamienia sobie białe na czarne. Czarne na białe. Tak? Wszyscy kończymy transakcję. I jaki będzie efekt? Znaczy, że białe wszystkie będą? Nie, czarne, białe, czarne. Nie, że białe będą czarne, a czarne będą białe, prawda? Bo teraz każdy pracował na swojej wersji danych i obracał kolorami. Tak? Czyli pojawia się trzecia możliwość, której wcześniej w poziomie serializable na pewno byśmy jej nie uzyskali. Okej. Dlaczego? Wyjaśniliśmy sobie, co z tym zrobić, nie wymyśliłem niczego. Oprócz tego, żeby Państwu o tym powiedzieć, że taki problem może się pojawić, czy te poziomy izolowania transakcji się różnią i quiz. Zakomyślę, co się teraz. I teraz tak, ponieważ zebraliśmy wszystkie nagrody, które zostawiliśmy, które nam zostały w postaci jednej dużej nagrody, to chciałbym, żeby ten quiz wymagał od Państwa troszeczkę zaangażowania. I teraz tak. Pierwsza rzecz, o którą bym Państwa prosił, to żeby sobie złożyć pulpity. O, zajmę pole bardzo. To dorzucimy taki jeszcze. Te 30 minut, które zostało. Teraz wyjaśniam. Pulpity trzeba było złożyć tylko po to, żeby mogli Państwo wstać. Ale musicie nie wstawać. Nie. Teraz tak. Quiz, będą się wyświetlały pytania. Pytania mają dwie odpowiedzi. A i B, albo pierwsze i drugie, nie pamiętam. I teraz tak. Jeżeli ktoś z Państwa uważa, że prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź pierwsza, albo odpowiedź A, to proszę podnieść na chwilę lewą rękę, a ja mam tych kolegów, którzy patrzą, czy nie oszukuję.
Jak ktoś z Państwa uważa, że prawidłowo odpowiedział odpowiedź B, proszę podnieść prawą rękę. Tak? Potem powiemy, która jest prawidłowa i osoby, które trzymają złą rękę w górze... Wyjdą. Usiądą. A te, które trzymały dobrą, wstaną i potem... I pytań będzie kilka, tak? Potem po pierwszym pytaniu już parę osób stoi i wyobrażam sobie tak, że po każdym następnym pytaniu parę osób siada. Nie robimy czegoś takiego. Tak. Ale która jest A, albo... To jest lewa ręka. Pierwsza odpowiedź A albo 1, lewa ręka. Druga odpowiedź B albo 2, prawa ręka. Po pierwsze panie wstają ci, co trzymają właściwą prawą rękę, albo lewą. A potem wstają ci, co podnieśli złą rękę. Możemy zaczynać? Trudne. I w dodatku? No tak, 50% czasu to jest. Można ściągać? Trzeba to robić szybko. Jak sędziowie techniczni powiedzą, koniec podłożenia rąk, czy tam prawda innych operacji, to chodzi o takiego pytania. Trzy, cztery. Lewa, prawa. No nie ma. A pan nie pan. No, a panowie patrzą, czy tam ktoś nie robi, prawda, tej operacji. Dobrze, która byśmy mieli zrobić transakcję gwarantującą dowodną spójność odczytywanych danych? Serializable albo serializable i snapshot. Jak to było, prawa, lewa? Lewa było A, prawa było B. Kto trzyma prawą rękę w górze? Pozycja osoby, które trzymają prawą rękę w górze, proszę wstać. Nie nocha. Opuszczamy rękę, bo to jest nowe pytanie. Teraz grają już tylko ci, co stoją. Uwaga! Gramy. Na poziomie limit committed blokady współdzielone są zakładane. Na czas trwania transakcji, na czas odczytania wiersza. Nie machać rękami. Koniec obstawiania. Na poziomie limit committed... Kto trzyma w górze prawą rękę? To te osoby zostają, te, które trzymają lewą rękę, siadają. Wiecie, że to jest prawa ręka. Tak. Dobrze, możemy opuścić. Ręce już to miał usiąść, prawda? Trzecie pytanie. Na których poziomach izolowania blokady, blokady współdzielone otrzymywane są do zakończenia transakcji? Reputable read albo reputable read i serializable. Lewa, prawa. Przyspieszamy. Go, go, go. Teraz prawą rękę, kto trzyma w górze. To te osoby zostają. Jedziemy? Jedziemy! Na których poziomach izolowania wystawią blokady zakresu? Repetable read albo serializable? Lewa, prawa! To trzeba prawo rękę w górze. Wszyscy? Nie, no ale sędziowie techniczni, no prawda, widzę po razie lewa rękę, no. Lewa ręka siada. Teraz będziemy mieli łaskę. Jedziemy dalej. Piąte pytanie. Wydajność drugiej operacji nie zależy od stopnia sfragmentowania indeksu. Allocation order scan, index order scan. Brawa. Będzie dyskwalifikacja. Kto otrzyma lewą rękę w górze? Lewa ręka zostaje. Szóste pytanie. Obstawiamy lewa. Czy serwer dopuszcza do utraty aktualizacji? Tak, nie. Co? Tak, to jest. Tak, to jest. Co? Czy mogę pytanie uszczyszczające, na jakim poziomie izolacji? Nieważne. Co ciebie technicznie można teraz rozstrzygnąć? No to myślę. Czyli dopuszcza, czy nie dopuszcza? Na jakim poziomie to jest? Domyślny. Domyślny, tak. Dobrze. Lewa ręka. Miałeś lewą, było. Te osoby zostają. Siódme pytanie. Kończą się pytania, a musi być jeden zwycięzca. Nie mamy więcej pytań. Będzie kto pierwszy na ostatnim pytaniu. Siódme pytanie. Po zablokowaniu minimum ile wierszy możliwa jest eskalacja poziomu blokady? Minimum 5, minimum 7,5. Nie ma... O, ja przekazałem, bo znowu sobie przez tył. No powiedział lewa ręka. Wszyscy. Prawie wszyscy. Jak się nazywasz? Sama pytania, ale pod koniec.
8. Kiedy serwer SQL zmniejsza poziom założonych bloka? Jeżeli uruchomiony jest opcją T1224 i zwolni co najmniej 15% zajętej przez blokadę pamięci, nigdy! Zatrzymamy! Ta wygrywa! Lewa, ta pan żada. Nie, trzeba. Takie pytanie już wymyśliłem. Zostanie 9. Czy zakreślenia dotyczą tylko obiektów baz danych? Tak, nie. No, odpowiedział, że nie. Czyli prawa ręka. Prawa ręka zostaje. Zakreślać się może wątek, pamięć, różne rzeczy. Który fenomen można opisać następująco? Czyli pan wygrał! Nagroda to jest tak! Plecak! Książka z autografami wszystkich autorów! Szanowna, może teraz wejdziemy z tym dodatkowa książka! I koszulka! Proszę bardzo. Quiz jeszcze trwał chwilę dłużej, ale już nie tak bardzo. I wreszcie mamy ostatni slajd. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie? Ja prawą rękę podnoszę. To proszę mailowo, ale przez twór prezes. Podczas rozmowy. Jak nie ma pytań, to wypełnijcie ankiety. Kto idzie na piwo? To za chwilę. Prawa ręka. Na razie zbiórka w sali 9B, tam się coś stanie za moment. Dobrze, dziękuję Państwu w każdym razie za uwagę.